Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Z nami Paweł Przepełski. Paweł, żużlowy weekend w Częstochowie za nami. Dwa dni jazdy. Jak to ocenisz? W swoim wykonaniu nie za dobrze, bo gdzieś tam te wyniki... No i, że tak powiem, brzydko męczarnio trochę na torze, więc problem mam ze startu i to jest gdzieś tam w polu, jest ciężko, że tak powiem, zdobywać te punkty, więc sporo jeszcze jazdy przyda. Na szczęście są to sparingi, a nie mecze ligowe, więc będę miał jeszcze czas, żeby w tych sparingach jak najwięcej pojeździć i wykorzystać największą ilość biegów, żeby gdzieś tam sobie te ustawienia połapać. Jesteśmy na gorąco zaraz po zakończeniu meczu z Betard Spartą Wrocław, no treningu punktowanego z Betard Spartą Wrocław. Jakieś wnioski już wyciągnięte zostały, tak na gorąco? Tak, mniej więcej już gdzieś po każdym biegu coś zmieniamy, coś testujemy, żeby dojść do ładu z tymi ustawieniami. Wiadomo, że częstochowski tor, mimo tego, że ma fajną geometrię, no to nie należy do najłatwiejszych, więc no muszę jeszcze muszę trochę potrenować i połapać, tak jak mówię, te ustawienia. Na pewno sporo trenujemy, bo w tym tygodniu naprawdę dużo razy tutaj jeździłem, no ale widocznie jeszcze za mało, więc muszę troszeczkę ze spokojną głową, wiadomo, podejść, bo im więcej się chce, im bardziej, większe są chęci, tym to bardziej idzie w drugą stronę, więc chłodna głowa i spokojnie, będzie dobrze. Tej geometrii dzisiaj zasmakowałeś sam osobiście na własnej skórze, bo był delikatny dzwon. Tak, chciałem iść właśnie za Max Afrika, jeszcze delikatnie on gdzieś tam mi to kółko nadstawił, a było mocno nasypane, więc banda była na tyle przyjazna, że mnie nie wciągnęła, tylko po prostu dotknąłem lekko nią i ślizg gdzieś tam na tyłku, więc niczym poważnym się to nie skończyło i no i mogę jeździć dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z nami Damian Drusz. Damian, dwa dni jazdy, ścigania. No może w tym drugim dniu tej jazdy zbyt dużo nie było, ale na pewno jakieś już refleksje, wnioski są. Tak. No na pewno wnioski jakieś wyciągamy cały czas. Myślę, że mimo tego, że dzisiaj tylko te dwa biegi i też tak naprawdę pod koniec zawodów, to jednak mogę je dość pozytywnie rozpatrywać, bo pierwszy bieg tak naprawdę musiałem zobaczyć, jaki jest tor, musiałem się dopasować, a na drugi bieg czułem się dość szybki, bo atakowałem chłopaków z Wrocławia, myślę, dość mocno i po prostu gdyby nie to, że jechali parą, mogłoby się to skończyć troszkę inaczej, ale nie ma teraz co gdybać, tak? Myślę, że wyciągam jakieś pozytywne wnioski z tego wszystkiego i byle do przodu. A myślisz, że tego pierwszego dnia mogło być jeszcze lepiej? Myślę, że zdecydowanie mogło być. Troszkę w pierwszym biegu popsułem start i pierwszy łuk, ale tam ogólnie kilka punktów zgubiłem po trasie. Mimo wszystko nadal pozytywnie to rozpatruję w skali całych zawodów. Ale jeszcze wiele do nauki i zadowolony będę mógł być z siebie, kiedy bym przywiózł 15 punktów. Takim jesteś raczej zawodnikiem, który często się uśmiecha, bardzo pozytywny i to chyba pomaga. Tak szczerze mówiąc, wśród żużlowców to rzadko się spotyka, bo niektórzy tacy mocno stonowani, zamknięci w sobie, a ty taki zawsze uśmiechnięty. Powiem szczerze, że tak naprawdę życie jest tak krótkie, że nie ma czasu, żeby się smucić, trzeba się uśmiechać, bo uśmiech poprawia wszystko, tak? I ja uważam, że jakaby nie była sytuacja, to zawsze można z niej wyjść i uważam, że jest tyle powodów w życiu do tego, żeby się cieszyć z tego życia, że czemu się nie uśmiechać. Czyli będzie bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z nami Fredrik Lindgren. Fredrik, tell us about today practice in Częstochowa, what you can say? No, I've been happy with these first two meetings I've done yesterday and today, the sparring, and I feel good in my body, my bikes feel good, I feel good on the bike, and there's been no big drama, so far it's been good. It was very fast on the track, the yeah. Same like in the last year? Yeah, no, as I said, we feel like we started off like we finish off, so that's a good sign, and you know, no big dramas. It's always nice in the beginning of the year and try to build some confidence for when the real meeting starts and the important stuff starts. What kind of plan you have for the another days to practice?
No, my plan is to take it day by day, do my day by day training in the gym, and we have the next sparring on Tuesday here against Gdansk. I will do that, and hopefully have some more heat wins. What about preparation to the GP? Is the same like to the league? Yeah, it's the same at the moment. You just want to try and get a few laps, get some good racing, stay safe, stay healthy, and be ready for when it really matters in first the league match in April and then onwards to the GP in May. Okay, thank you. Panie prezesie, frekwencja podczas wczorajszego memoriału, dzisiejszych zawodów pokazuje, że wśród kibiców panuje ogromny głód żużla. Zaryzykuję stwierdzenie, że niektóre kluby żużlowe w trakcie sezonu mogą pozazdrościć takiej publiczności. Ja się z tego bardzo cieszę, bo rzeczywiście tak jest, że jest głód żużla w Częstochowie, ale tak naprawdę no, ten żużel w Częstochowie jest jakąś taką tradycją, religią i ja tylko przypomniałem tym kibicom, którzy jak gdyby powiedzmy sobie 5 lat temu gdzieś wydarzenia pokazały, że trzeba było tego żużla odbijać. Sprowadziłem ich z powrotem na stadion, robimy fajny żużel i dzięki temu tak naprawdę dzisiaj, wczoraj mamy taką frekwencję, jaką mamy. Super, cieszę się i dziękuję wszystkim kibicom, że są z nami, że są z chłopakami i gwarantuję, że chłopcy będą jechać tak, żeby tą publiczność przynajmniej nie stracić, a jeszcze powiększyć. Wracając do wczorajszego memoriału, ci, którzy przyszli, na pewno nie żałują, bo było kilka ciekawych wyścigów. Szczególnie kibice przecierali pewnie oczy ze zdumienia w biegu Lona Madsena, który myślał, że bieg będzie powtórzony, zamknął gaz, po czym odkręcił manetkę z powrotem i wygrał ten wyścig. No tak, Leon tak w zasadzie miał takie dwa wyścigi właśnie. Jeden wyścig to był taki, który gdzieś tam po starcie jeden z zawodników, można powiedzieć, gdzieś tam skradł ten start. Leon myślał, że ten bieg będzie powtórzony i przymknął gaz, po czym odkręcił, zdążył wszystkich wyprzedzić, wygrać ten bieg. No i drugi bieg to był taki, w którym Leon Madsen walczył bardzo mocno z Griszą Agutą w zasadzie o zwycięstwo w tym turnieju i wygrał ten bieg. I co najfajniejsze w tym wszystkim to, że rzeczywiście memoriał w takim formie, w takim stawce przywróciliśmy do takich lat świetności i ja mogę tylko kibicom obiecać, że jeżeli warunki będą na to pozwalały, to będziemy w tej chwili tylko i wyłącznie robić memoriał na wiosnę. A ci z Państwa, którzy nie byli, mogą żałować, bo wczorajszy memoriał pokazał wyścigi na najwyższym światowym poziomie i można było na stojąco każdy wyścig oglądać. Dzisiejszy pojedynek ze Spartą, Wrocław, pana jako prezesa powinien chyba cieszyć ze względu na dwójkę liderów z ubiegłego roku. Leon Madsen i Fredrik Lindgren dzisiaj pokazali również, że forma z zeszłego roku została. No tak, widzieliśmy tutaj jakby konfrontację między liderami wrocławskiej drużyny a naszymi liderami i myśmy wychodzili z tej konfrontacji zwycięsko i to bardzo cieszy. Tym bardziej, że nasi zawodnicy widać, że mają właśnie ten głód jazdy, że oni jadą cały czas do przodu. A co najważniejsze, są, można powiedzieć, w tym sezonie mniej obieżeni od gości z Wrocławia, dlatego że, tak jak wspomniałem, dla nas jest to druga jazda na torze, ten dzisiejszy sparring. I mimo wszystko widać, że chłopcy są już tak jakby objechani i tak się wczuli w ten, powiedzmy sobie, w ten speedway na początku tego sezonu, że potrafią wygrywać swobodnie ze Stajem Wofidenem czy z Janowskim, prawda? Na zakończenie, mecz ze Stalą Gorzów zbliża się wielkimi krokami. Jak wyglądają najbliższe plany włókniarza przed tym spotkaniem? W tygodniu mamy sparring z drużyną z Wybrzeża, zarówno w Gdańsku, jak i w Częstochowie. Wtorek, środa, natomiast w przyszły weekend jedziemy do Wrocławia na rewanż. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowania naszych żużlowców do meczu z Stalą Gorzów. No ale przed nami tutaj, przed pracownikami masę pracy, masę roboty organizacyjnej jeszcze przed ligą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.